To znaczy, na pewno spodziewam się jakichś zmian w składzie, bo trener Lęczyk na pewno coś dla nas przygotuje. Tego bym się spodziewał na pewno. Na pewno będzie to trudne spotkanie i spodziewam się również dużego oporu ze strony drużyny Bełchatowa. Nie uważam, że rzucą się na nas od razu. Myślę, że bardziej będą starali grać z kontry, tak mi się wydaje. Cóż, my będziemy szukać swoich szans jak do tej pory, będziemy starali się grać to co robimy, a zobaczymy, jaki będzie z tego efekt. Nas bardziej motywować i scalać, powinno to nam dodawać pewności, aczkolwiek nie za duże i zdajemy sobie sprawę, że nie ma łatwych spotkań, każde spotkanie trudne, dla nas będzie trudniejsze, jesteśmy liderami, każdy będzie się dodatkowo mobilizował, ale to nam nie przeszkadza. Myślę, że znów potrafimy grać pod taką presją i tak samo, mam nadzieję, będzie w Bełchatowie. To, co było wtedy, to trzeba zostawić już za nami. Różnie się w tamta runda układała, akurat ten mecz był dobry, teraz jest na odwrót. Dlatego trzeba podejść do tego jako nowe spotkanie. Drużyna Bełchatowa gra różnie w tej rundzie, ale na mocnych przeciwników potrafi się zmobilizować i tak to było w Pucharze UEFA. Czeka nas trudne spotkanie. My staramy się grać swoją piłkę i staramy się styl, który prezentujemy od początku, w jakiś sposób doskonalić i chcemy grać swoją piłkę. Zobaczymy, jak nam się to uda. Oczywiście jedziemy po zwycięstwo i z takim nastawieniem wyjdziemy na boisko.